W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mój umiłowany Synu, spiesz do krzyża i módl się, żeby ten, który umarł na nim dla Ciebie, tak Cię oświecił, żebyś mógł w pełni poznać dwie rzeczy, Jego i siebie samego, i żebyś dogłębnie poznając swoje własne winy, mógł wznieść się do Bożej słodyczy, powstając z miłości z Twoich błędów do Bożego miłosierdzia i odrzucając wszelki błąd. Widząc, jak niepojęty i nieporównywalny z niczym Bóg zaadoptował Cię, tak pełnego grzechów, i wybrał, żebyś był Jego synem, racząc być Twoim Ojcem. Nie powinieneś okazać się niewdzięcznym, ale powinieneś poznawać, jak wszelkimi sposobami być posłusznym poleceniom tak wspaniałego i kochającego Ojca. Jeśli bowiem wola Ojca nie wypełnia się w Jego prawowitych synach, jak będzie wypełniona w nieprawych? Nieprawymi synami są ci, którzy pod pozorem złych pożądań ciała wyłamują się spod ojcowskiego wychowania. Prawowitymi natomiast są ci, którzy kierując się swoją żarliwą miłością, usilnie starają się naśladować swojego mistrza w ubóstwie, cierpieniu i ludzkiej wzgardzie. I te trzy rzeczy, moi ukochani synowie, musicie poznać i wziąć za fundament i zwieńczenie wszelkiej doskonałości, ponieważ przez te trzy dusza jest oświecana, oczyszczana, wydoskonalana i przygotowana do boskiego przeobrażenia.